To było bardzo ciężkie spotkanie dzisiaj. Drużyna, która ma w swoim składzie wielu jakościowych zawodników, którzy grali na najwyższym poziomie w Europie, na świecie, więc cieszymy się ze zwycięstwa. To był ciężki mecz, który przegrywaliśmy przez większą część spotkania, dlatego tym bardziej ważne jest to, że byliśmy w stanie wygrać to spotkanie. Wygraliście serduchem chyba i tak naprawdę to my niesieni dopingiem publiczności, oni byli dzisiaj 6., 7. graczem na parkiecie. Na pewno, to nie było, myślę, ładne spotkanie, ale dużo walki, takiej wręcz nawet czasami, i w najważniejszych momentach publiczność bardzo nam pomogła. My dołożyliśmy tą kropkę na D, także to zwycięstwo bardzo cieszy. Dużo entuzjazmu i radości, więc będziemy dalej niesieni tą falą. Musimy być skupieni w kolejnych meczach i też te zwycięstwa ligowe odnosić. Tym bardziej, że nie ma czasu na świętowanie, bo trzeba się skupić na sobocie, na meczu z Łańcutem, ale dzisiaj można się pocieszyć. Zgadza się, no, mamy intensywny terminarz. Sobota, poniedziałek, dwa mecze kolejne ligowe. Oczywiście to jest czas, żeby dzisiaj celebrować to zwycięstwo. To jest zwycięstwo pucharze. Mamy puchar, zostaje tutaj z nami i no, trzeba będzie zaraz wrócić do rzeczywistości, ale wiadomo, dzisiaj wszyscy się cieszymy.